To są nowe samochody, które zostaną dodane do gry, tak? Można to jakoś obejrzeć? Ty, ja mogę go kupić? To jest nowy samochód, tak? O ty kurde. Ale nie można chyba tu złożyć dachu. Zaraz zobaczymy, czekaj. Za friko? Bierzemy. Jak za darmo, to bardzo dobra cena jest. Zajebiście wygląda, no siema Konrad, fajnie wygląda. Ej, pierwsze widzę tego autka. Czekaj, dajmy głośniej, żeby było go dobrze słychać. Tak się otwiera, tu mamy, ole, wielki bagażnik. Ua, coś jak mój Crossfire. Podobnie wygląda, no, czy nie? Dobra, no. Zobaczmy, zobaczmy, co ten samochód potrafi. Przejdźmy się nim normalnie. Nikt nie ma takiej fury, o kurde. To oni teraz go dodali, tak? Tak, za darmo to uczciwa cena, no. A tu możemy założyć sobie dach? Czekaj. Nie, nie można. Powinien być taki sztywny dach, jak na przykład jest w Pagani Cinque, no nie? Że naciskamy sobie gałkę i zakłada nam się dach. Akceptuję ten samochód. No ładnie gada. Akceptuję gościa. Fajnie wygląda ten przód, ale zupełnie jak nie Ferrari, no nie? Tutaj z przodu. Ja bym powiedział jakieś Lambo z przodu nawet. Chociaż Lambo nie ma chyba takich zakrzywionego zderzaka po bokach. Ciekawy samochód. Dobra, chodźmy, zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Chyba trzeba pakiet kupić, żeby mieć ten samochód, ale nie jestem pewny. Dobra, zobaczmy go. Upgrade. O, z tunigiem wydechu lepiej. Wolnostojący lepszy, nie? Nie można pojemności zwiększyć, niestety. Niestety, kurde. Dobra, tu mamy. Tu sobie potuningujemy. Klatkę bezpieczeństwa, ciekawe. A jest, zobaczcie. Nie no, nie będę tego tu wrzucał. Fajnie brzmi. I uwaga, spoiler z tyłu, zamknijcie oczy. O, najgorzej. O, shit. Ale wiecie co, nie wygląda aż tak źle. Są samochody, które wyglądają gorzej z tym spoilerem. Nie, no, bez spoilera dajmy. Będziemy musieli liczyć na aerodynamikę, która jest w tym samochodzie, tak po prostu. Dobra, dajemy sobie dystansę. Tu możemy jeszcze sprzęgło. Może być dobry samochód do wyścigów. Dajmy sześciobiegową skrzynię. Albo dajmy może standardowe przełożenia. O, tylko będziemy mogli sobie je podregulować czy coś. I dajmy wyścigowy dyfer. No i teraz zobaczmy, jakie konwersje można zrobić. Hybrydę V12. I hybryda V12 brzmi sobie tak, posłuchajcie. No niezła hybryda, kurde. V12, ale hybryda... W standardzie ten samochód ma niecałe 4 litry pojemności. A hybrydowa jednostka V12 ma 6,2 litra pojemności. Ja zostaję przy standardowym dźwięku. Myślę, że będzie fajne autko. 886 koni mechanicznych. No, mamy już klasę S2 niestety. Więc nie wiem, jak w klasie S2 sobie ten samochód poradzi, raczej może być problem, no nie? Na offroad? O tak, myślę, że to będzie doskonały samochód na offroad. Zdecydowanie. Kurde, na offroad. Coś to szalał. Gdzie na offroad? Aha, jeszcze zapomniałem chyba szerszych kapci tutaj włożyć z tyłu. Pewnie, nic nie mówicie. Tyle mocy dodaliśmy. Dobra, z tyłu dodane. Koenigsegga na offroad mam, no nie ma śmiechu. Mam jednego. Kurde. Mam, bo zrobiłem sobie tak, żeby latać. W czwórce też miałem takiego latawca. O, tu dziwny tuning.
taki niestandardowy jak na Fordze. Przeważnie w Fordzie, jak silnik mamy montowany z tyłu, to jest mniej więcej coś takiego. Taki tuning jest. O, na przykład tutaj jak macie z tymi, tutaj jest podobnie. W klasie S2 zrobiliśmy, oczywiście tutaj można dużo mocniejszy tuning zrobić. No ja sobie zrobiłem taką. A ten spoiler z tyłu coś się rusza? Nic się nie rusza. No poczulam taki jest inny z tyłu, no nie? Taki jakiś karbonowy. No powinien się ruszać. Dobra, jak ty, panie, skręcasz? Uuuu, ale ciężko. No niestety chyba będzie trzeba te paskudne spoilery doinstalować. Patrzcie, teraz tutaj na święta cała ta wioska jest w takich świątecznych ozdobach. Można to tu rozwalić? Normalnie, ty. Ale fajnie. Może to w niektórych wyścigach trochę przeszkadzać. Tutaj, tak jak mówiłem, jak sobie wjedziecie w ten prezent tutu. Kurde, ty. Oh shit. Ty, za każdym razem jak tu przyjeżdżasz, to dostajesz jakąś furę. Ja dostałem teraz Bugatti EB110 Supersport. Ja dzisiaj go odbierałem, tego prezenta tutaj. Co jest? I co, jak wejdę sobie do garażu i chwilę poczekam, to znowu mi się tutaj prezent pojawi? A ciekawe, czy są jakieś ozdoby świąteczne w mieście, no nie? Może to jest takie jak kalendarz adwentowy? Resetuje się, tak? Ej, dziwne, no nie? Ja żadnego nie mam. Ej, to było dziwne. Posiedziałem trochę w garażu, przyjechałem tam z powrotem. No przecież przed chwilą przy was odbierałem to, no nie? Chyba, że ktoś mi faktycznie dał. To prezent od znajomego? Co, a może? Może ktoś mnie tutaj... Znajomy wysłał ci o to, dlatego jestem prezent. Aha, dobra, dobra. O, to by było dziwne, jakby co chwilę był nowy prezent, no nie? Tego Bugattiego jeszcze nie miałem tak w ogóle, także bardzo fajny prezent. A może miałem? Muszę sprawdzić aż. Bugatti? Miałem. Dobra, nieważne. Miałem. Wojtek wysłał, tak? Czyli co, jak teraz sam pojadę znowu, to może... Ty, to streamerzy mogą mieć dobrze, bo ktoś mnie może dodać do znajomych, będzie mnie obserwował i ktoś mi może prezenty powysyłać, tak? Czekaj. Bo ja trochę tego nie czaję, ale zaraz podjedziemy, zobaczymy. Co ty gadasz? Dzięki, Hubidubi, za subika. Witam ciebie. Na razie nic nie ma chyba. Czekaj, bo ja chcę komuś wysłać, to co? Wchodzę sobie tu. Co muszę tu zrobić, żeby wysłać? Send as gift, okej. Okay. Aha, bo tylko te samochody można wysłać jako gifty. Will speedów nie można. Dobra, teraz już czaję. Gift. O, i tutaj mogę sobie znajomych wybrać. Santa, Secret Santa from Random Player, okej. Okay. Mogę wysłać do Hogatona na przykład. On powinien mieć już tą furę, okej. Okay? I mogę Bugattiego jeszcze wysłać dla kogoś. Ej, ja nie chciałem tego kupować, kurde, teraz nie mogę, chyba dla siebie kupiłem. Spend, okej, okay. I teraz nie mogę drugi raz wysłać komuś? Nie, no tak to nie chciałem. Dobra, dawaj jeszcze tego Super Wheel Spina. Jeden na tydzień można, kurde. No ale ktoś mi wysłał, także dziękuję bardzo. Mamy Super Wheel Spina. I patrzcie, prawie sesto mi się dropło. No i bardzo często dropią się te samochody w Forza Edition. No dobra, ale wracając do Ferrari. Tutaj trochę ciężko z tym prowadzeniem. Musimy sobie zainstalować chyba ten taki paskudny spoiler z tyłu i z przodu, no nie? Z przodu on nie jest jeszcze taki zły, bo wiesz, nie widać go, no nie? Ale bez tego samochód ciężko jest opanować. Chyba, że musiałbym jeszcze coś tam może z zawieszeniem porobić.
Może na przykład... Nie, tu już jest negatyw. Wszystko jest tak jak trzeba. Zróbmy takie ustawienie jak było. Dajmy nawet tak, chociaż to popsuje prowadzenie teoretycznie. Teraz za bardzo driftuje. Tutaj to ustawienie dyferencjału działa trochę jak kontrola trakcji w samochodach. No ciekawe to Ferrari. Jest bardzo ładne. Na pewno da się je dobrze zrobić, tylko by trzeba było te spoilery poinstalować. Albo zostawić w klasie S1 i popróbować tam. Ale ciężko, ciężko skręca. Przy wyższych prędkościach? Ciężko. No i szkoda, bo powinniśmy móc tutaj założyć sobie ten dach, nie? Nie chodzi o to, że ten taki elektryczny, wiesz, automatyczny, bo tutaj mamy z tyłu zresztą silnik, na ten dach nie ma miejsca, żeby on się tam chował gdziekolwiek. Ale fajnie by było, jakbyśmy mogli nacisnąć sobie gałkę i żeby się ten dach pojawiał na górze, tak jak w Pagani to mamy. Bo powinno coś takiego być, jak ktoś kupuje sobie taką furę, to dostaje jeszcze taki dach do złożenia sobie. Nie wiem, tak mi się wydaje, że coś takiego powinno być, no nie? No zobaczcie, jak to działa na przykład w Pagani Zonda Cinque. Mati, to jest nowe Ferrari dodane do gry. Patrz, jak masz Cinque, to tutaj też nie masz tego elementu dachu, no nie? I możesz go sobie założyć i wtedy masz coś takiego. Na chwilę ci znika obraz i pojawia ci się na samochodzie dach. I założenie czy ściągnięcie tego dachu nie ma wpływu na prowadzenie samochodu, więc możecie sobie to zainstalować lub wywalić jak chcecie. No ale chciałbym, żeby coś takiego było też w tym Ferrari nowym. Ferrari, tu jest. J50. Tył taki średni? Mi się podoba. Mi się podoba cały ten samochód. Fajny jest. Bardzo mały się wydaje, no nie? Ten wózek. Wtedy już była taka opcja, fajnie, że tutaj dodali, no. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w TDU. Hard top, to się mówi na ten dach. Na pewno? Porsche 918 i Jeep Willis ma teraz tę opcję. Poważnie? Jeep Willis? Nie gadaj. Pokaż, to musieli to dodać ostatnio. Co tu możemy zrobić? Ale bania! Gościu, ale fajne! To jest taki prawdziwy roadster. To jest teraz taki, można powiedzieć, Mercedes Stirling Moss. No nie? Bez przedniej szyby. Ale kozak. Czyli to wygląda na to, że oni będą dodawać co jakiś czas, wiesz, nowe samochody do tych roadsterów. W sensie roadstery do tych samochodów, które już powinny być roadsterami, jak na przykład BMW Z4 Roadster, no nie? Ten samochód nie działa, tutaj nie działa dach, a powinien działać. Nie klikam tą opcję do zakładania dachu i nic się nie robi. Specjalnie sprawdzałem na necie i nawet jest test, Zachar Off robił test tego samochodu. I normalnie zakładał sobie dach. Jest automatyczny, tylko że on jest chyba materiałowy w tym samochodzie. I w tym też się powinien zakładać dach, więc myślę, że oni systematycznie będą dodawać te dachy do tych samochodów co jakiś czas, no nie? I Porsche 918 powinienem też mieć. Porsche 918, czyli tu chyba jest to samo co było w Pagani, tak? Ale mega z tym Willisem, no, podobało mi się bardzo. A faktycznie. I mamy teraz z dachem. To jest jakaś wersja na 20-lecie chyba Xboxa, no nie? Kurde, Ozar to w ogóle jest... To jest taki ziomek, który gra chyba już od Forza Horizon 3 z nami tutaj. Także on naprawdę ogarnia tą Fordzę bardzo dobrze. I zobaczcie, bez dachu. No i w tym Ferrari chyba też tak powinno być, no nie? Też powinien być taki dach do założenia lub ściągnięcia. Niestety nie ma. To jest to. Nie? Także też tu powinno coś takiego być, a nie ma. No, przynajmniej tak myślę, no. Wydaje mi się, że raczej powinno być takie coś do założenia. Nawet takie jakieś wloty tutaj są dodatkowe. Nad głowami pasażerów, znaczy no, osób w środku.
Jak to tam w środku wygląda? Widać, że jest sporo regulacji tutaj fotela, no nie? Jest sporo miejsca, żeby poregulować sobie. Jezu, ilość detali samochodów w Fordzie to jest po prostu masakra. Mega to wygląda. Zwłaszcza dla osoby, która, wiesz, pogra sobie trochę w GTA, w GTA 5 i wbije do Fordzy i ma takie what the fuck. Nawet w jeździe dowolnej, słuchajcie, mam teraz odpalonego Xboxa w tym trybie gorszej grafiki, no nie? I tak ta gra wygląda, no jakbym wam nie powiedział, to byś nawet nie zwrócił uwagi na to, że grafika tutaj wygląda gorzej, no nie? A jest naprawdę fajnie, dobra. Nawet sobie screenshota zrobię. Zobaczcie, jaka furka. Także nie mam problemu z tym, żeby robić w tym trybie, wiesz, gorszej grafiki zdjęcia, bo jak najbardziej wyglądają. No wygląda to dobrze po prostu, nie? Zobaczcie, jaka fotka. I co, grafika jest spoko do zdjęcia, nie? Jak na padzie robię zooma? Na padzie robię sobie zooma tym tutaj, o, krzyżakiem. Daję krzyżak sobie do góry i robię sobie zooma. Jak daję w dół, to robię od zooma. No i tak to wygląda. Peławi. Tutaj chyba nawet jakieś karbonowe końcówki mamy. Albo nie, czekaj, to nie są karbonowe. Patrzcie, ile tu jest tych detali w ogóle. Ja pierniczę, rozwala mnie ta gra. No, one są chyba takie, nie wiem, czy to jest nawiercane? Nawiercane jakieś, nie? Chyba, żeby modulować dźwięk w jakiś. Mega, mega są te detale. Tutaj jest siateczka nawet dobrze widoczna. Mega, mega. Bardzo mi się podobają takie gówna, wiecie, naprawdę. A ci, co, wiesz, robią te samochody, wiedzą, że ludzie będą się patrzeć na te rzeczy. Patrzcie, każdy kurde szczególik, no nie? Na karoserii, każde zakrzywienie na karoserii. Tutaj macie na przykład z tyłu ten reflektor, też przez niego można sobie patrzeć, to już faktycznie widać, jakby to było szkło, no nie? A to co mówię, jakieś tam ciulowe ustawienia graficzne, także czy na PC-cie, czy na ustawieniu tym konsoli z lepszą grafiką, jeszcze lepiej to będzie wyglądać. Tutaj te odblaski z środku też jakoś tam widać. I nawet tam jakieś, nawet chyba jakieś diody w środku. To już wiadomo, że to jest teksturka, no nie? To nie jest trójwymiarowe. Ale kurde, jest jakiś mały element tego samochodu. What the fuck?